Witam Was wszystkich w nowym roku 2022. Dziś ja pokrótce pokażę Wam, co do nas pięknego przyjechało i zapraszam Was na przegląd naszej najnowszej dostawy. Zaczniemy od zamy kulkasów. Przyjechały zamy kulkasy, zamy folie. Takie już troszkę większej doniczce, to jest doniczka 14 i mają tutaj dosyć sporo sadzonek. Widać, że wszystkie super zdrowiutkie, ale też jeszcze u nas nie było. Zamy kulkasa supernowa ma takie piękne, ciemne liście. Też nada się do roślin, do miejsc ciemnych, także nie musicie. Jeśli macie takie miejsca, gdzie nie wiecie, jaką roślinkę postawić, która nie będzie potrzebowała za dużo światła, tak, to właśnie ten kolega zda się idealnie. Jak obejrzałyśmy wcześniej, troszkę ma jaśniejsze listki niż Raven, więc jest taką pośrednią formą, chociaż niektórzy mówią, że supernowa może też być łączona jako Raven. No, nam wydaje się troszkę jaśniejszą barwą liści. Więc są te dwa zamy kulkasy. Chcielibyśmy Wam też pokazać nasze filodendrony, które przyjechały. Zobaczcie na te pięknie wybarwione liście. Philodendron Prince of Orange. No, pięknie się wybarwia. Naprawdę super. Doniczka chyba 14. Roślinka sobie super radzi. I drugi filodendron, który tutaj też jest, już go kiedyś Wam przedstawialiśmy, to jest filodendron Moonlight. Jasnozielone listki, widać kolejny wychodzi, łatwy w uprawie, też takie jaśniejsze stanowiska, na pewno potrzebuje albo doświetlania, albo miejsca jasnego, żeby było słoneczko. Tutaj mamy jeszcze birkiny, jest tutaj taki całkiem biały listek, no zdajemy sobie sprawę, że no może nam nie przeżyć ze względu na bardzo małą ilość chlorofilu, ale pozostałe też świetnie wyglądają, super ubarwienie. Z filodendronów zostały nam jeszcze coś? Nie, nie zostało już nam nic. Więc teraz pokażę Wam jeszcze. O, uzupełniliśmy nasze skrzydło kwiaty. Świetne przyjechały do nas żyworódki, o które pytaliście ostatnio, żyworódki lecznicze. No takie potwory przyjechały, więc jeśli ktoś potrzebuje, zapraszamy serdecznie. I naszym hitem, który zauroczył nas wszystkich, jest tutaj nasz Strobilantes. Jego fioletowe listki z neonkowym unerwieniem i ciemną zielenią po bokach robią wrażenie. Jest to roślina, którą możecie wystawiać latem na balkon, taras, w ogrodzie. Jednakże na zimę musimy pamiętać, że trzeba ją schować, tak? Bo wtedy no, na dworze nam nie przeżyje. Naprawdę, jest zjawiskowa, polecam. Sama się zastanawiam, czy ją nie zabrać z tefci. Ale dobrze. Przyjechały do nas też jako nowość. Choje. Vajety Tricolor. Zobaczcie, są też potocznie nazywane kentianą wariegatą. Mają takie wąskie listki, są bardzo wielobarwne, tak? Od zieleni, przez krem, przez róż i nawet jeśli będą miały większą ilość słońca, no to wtedy będą nawet pod taki mocny róż się wybarwiać. A, zapomniałam, jeszcze jest tutaj filodendron, wiedziałam, że był jakiś więcej. Więc jeszcze nam został filodendron Imperial Red. Są takie maluszki, ale są też w ciekawej cenie, więc zapraszamy Was bardzo serdecznie. Z marantowatych przyjechały do nas Calathea Sanderiany. Mają takie, one też ciemniejsze stanowiska, więc jeśli szukacie czegoś, co nie potrzebuje tak dużo słoneczka, Calathea się super sprawdzają. Calathea Medallion. Pięknie te trąbki zwinięte, zobaczcie. Nowe listki wychodzą, bardzo ładne, też je bardzo lubię. Jedne z moich ulubionych roślinek Stromante, Stromante Tricolor. Też przyjechały w dwóch wariantach wielkościowych, tak? Tu są maluszki i tutaj mamy duże sadzonki Stromante. Bardzo ładnie wyglądają. Później mamy, tutaj są włożone fitonie, ale zależało nam, żeby pokazać Wam nasze buźki, które przyjechały.
Były kiedyś w maluszkach, teraz są troszkę większe, chyba ósemki i jedenastki, co nie? Chyba tak. Uzupełniliśmy pileę, tak, pilea peperomioides, krasulki, krasule owata i z epipremnów z pnączy przyjechał do nas Marble Queen, super wybarwione i ulubiona roślinka naszej Stefci, bardzo jej się podoba. Chyba marzy o niej, a najbardziej podobają jej się te liście, oczywiście, żartuję. Nie każdy ją lubi, niektórzy ją kochają, niektórzy nienawidzą, jak to bywa z łysimi rogami. Nie wyrywamy tych liści, to jest pożywka dla całej rośliny, więc muszą zostać. Te liście należą do ozdoby rośliny, to jest jego pożywka. Więc łosie rogi albo się kocha, albo się nienawidzi. Niektórzy tak mają. Później mamy tutaj peperomię. Peperomia rosso. Fajna sadzonka, gęściutka. I peperomia Quido. Mieliśmy ją jeszcze w małym wariancie. Teraz przyjechała większa, więc zapraszamy. Na dole jeszcze mamy Anacamseros. I są wystawione jeszcze... Chcieliśmy Wam pokazać w większej ilości, jak wyglądają nasze kamyki szczęścia, czyli litopsy, Anacamseros variegata. Mamy monstery w trzech rozmiarach i tutaj jest taki jeden z większych, które będziemy do Was wysyłać, Monstera deliciosa, a obok jest tutaj, ale będziemy ją sprzedawać stacjonarnie, Monstera petrusum, już jest na paliku, no wielka, wielka. I widzicie teraz jeszcze, też sprzedajemy je stacjonarnie, daktylowiec karłowaty, czyli Feniks Robellini, ma takie delikatne liście, tak? Nie tak jak daktylowiec kanaryjski, który jest ostro zakończony, szpiczasty. Jest miękka, więc nie jest taka niebezpieczna dla na przykład dzieci, które gdzieś biegają. Jeśli by Wam zależało na przykład na konkretnej roślince, takiej większej, piszcie do nas, chętnie też specjalnie do Was ją wyślemy. Uzupełniliśmy jeszcze Hovel, czyli kentie, o które też pytacie, i strelicje w Nikolaj, które są trzy sadzonki w jednej doniczce. Stacjonarnie też oczywiście mamy fikusy formowane na bonsai i ciekawe, jeszcze chyba ich nie ma na stronie, o które niedawno pytaliście, o nasze kwietniki, które można zawiesić na ścianę. Więc jeszcze raz serdecznie Was zapraszam na zakupy. I do zobaczenia. Mam nadzieję, że już Madzia przyjdzie na następną dostawę. Pozdrawiam!